There are always certain stories that stay with you, certain scripts that you write, and then it comes back to you as a comic, and you think, yeah, that's, I'm really happy with that. I couldn't have done that better. In Lucifer issue 4, Born with the Dead, which is the issue that brings Elaine in. Issue 28, which was the issue which Gowdy goes on his own little adventure, crazy little adventure. Issue 33, which was our Christmas story, where the shopkeeper goes into this rather and meets the demons. And in Hellblazer, it would be the three final issues that I wrote, the RSVP and the gift, and All His Engines, which I did as a separate record. Those are stories that I look back on now, and I'm really, really satisfied with what I did. I'm really, really sort of happy with the way those stories came together. Ale też jest tak, że jak się coś pisze, to jednak są pewne historie, czyli pojedyncze numery, które najbardziej się zapamiętuje, które są czymś wyjątkowym. W Lucyferze to jest ten czwarty numer, kiedy wprowadzam L, Born with the Dead. I 28, w którym Guardian wyrusza na własną wycieczkę. Albo i 33, ten numer świąteczny, w którym sprzedawca i udaje się do piekła i tam spotyka demony. W Hellblazerze chyba najbardziej najlepsze są te trzy, najlepiej wspominam te trzy ostatnie numery RSVP, które zrobiły wielkie wrażenie. No i ta pojedyncza powieść graficzna All His Engines. To są rzeczywiście numery, które jak, to są historie, które jak teraz na nie ponownie patrzę, jestem naprawdę z nich dumny. A, właśnie takie pytanie trochę złożone na temat filmu. Znaczy tak, Lucyfera raczej nie słyszałem coś, żeby był na temat adaptacji, ale gdyby był taki pomysł, kogo widziałby w głównej roli, co do na przykład tej Zakasora, czy nie wiem, były jakieś propozycje, może wstępne rozmowy na temat możliwości zekranizowania tego kiedyś w przyszłości. I pytanie samego Konstantina, bo tak z tego co wiem, to byłeś jakoś zaangażowany tak w pracę nad tym filmem. I teraz ostatnio tam DC i Warner mówi się na temat właśnie drugiej części. Nie wiem, wiesz coś na ten temat, czy może miałeś jakiś pomysł na, nie wiem, kontynuowanie tego, czy może zrobienie całkowicie nowego filmu o postaw? There are no plans for a Lucifer movie, and if there ever were, it would be nothing to do. Hard to make sense of it. So huge. Yeah, it's huge. I mean, an American producer was talking at one stage about doing Morningstar, you know, the final war in heaven, just doing a movie based on that, but nothing ever happened. Caster is more likely to happen. We sold the rights to a British company, they bounced back to us 3 years, like 2 years later, and now we're selling them to an American company. And it's a company that seems to be very, very committed to actually doing something with it. But you know, you look at something like the Death movie, Sandman Death. They were going to make a movie based on High Cost of Living, and that was 20 years ago, and it still hasn't come out. You just have to, sort of not hold your breath, waiting. I had nothing to do with the first Constantine movie. It is possible now, and I know they're talking about a sequel to Constantine. But they're also talking about doing an animated feature based on All His Engines, using the exact visual style of the book, you know, Leo Manco's Like drawing. Motion comic? Sorry, not like that, actual full animation. Actually, 90 minute cartoon feature. And I've been talking to Warner about it, and then Warner got in touch with my American agents, so it's looking like it might actually happen. That would be very cool. I would love to do that.
Jestem bardzo zły w dobieraniu aktorów, dlatego że nie pamiętam niczyj ich nazwisk. Ale ja pamiętam, że jak pisałem Lucyfera, to oglądałem Buffy. I bardzo mi się spodobał Spike, czyli James Masters. I jego widziałem w tej bagaż, więc nie mam pojęcia, żeby się sprawdził. Natomiast ogólnie nie ma chyba szans na to, żeby powstał jakiś film o Lucyferze. Był pomysł, żeby zrobić film na podstawie ostatniej historii Morningstar, Gwiazda Zaranna. Natomiast nic z tego nie wyszło i raczej nie wygląda, żeby cokolwiek miało wyjść. Jeżeli chodzi o Castora, to jest troszkę lepiej, bo parę lat temu sprzedaliśmy prawa brytyjskiej firmie, brytyjskiemu studiu, ale te prawa do nas wróciły, bo oni nic z tym nie zrobili. I teraz sprzedaliśmy opcję do amerykańskiego studia, które być może coś z tym zrobi. No ale nie wiadomo jak to jest, bo High Cost of Living, czyli jeden z komiksów śmierci już były plany ekranizacji już od 20 lat są i na razie nic się z tym nie dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o Konstantina, to nie miał nic wspólnego z pierwszą częścią. Natomiast z drugą częścią nie wiem jak to będzie, natomiast są plany, to dość wyraźne, że zaawansowane w miarę stosunkowo zrobienia pełnometrażowego filmu animowanego na podstawie Unreal Engines, czyli tej powieści graficznej o Hellblazerze. I już rozmawiałem na ten temat z Warnerem i oni się już odzywali do mojej amerykańskiej agentki. Przepraszam, do agenta, amerykańskiego agenta. I także wygląda to, że coś z tego wyjdzie. Czy w Twoich komiksach bardzo często są pojawiają się postacie z mitologii, także europejskich, czy dalekowschodnich? I czy masz jakieś specjalne właśnie zainteresowania w tym kierunku, czy po prostu tak pisząc horrory, to poruszasz takie tematy? Poniekąd te wszystkie rzeczy są jakby elementami krajobrazu, który wszedłem, bo Lucyfer rozgrywa się w uniwersum Sandmana, a który tak naprawdę polega na tym, natomiast oparte, że jest to wielkie płótno, wielka scena, na którym mogą się spotykać postacie z różnych mitologii. Ale nie da się powiedzieć, że fascynuje mnie mitologia i te opowieści, baśnie, ponieważ mimo, że są stare, niektóre z nich przeżyły setki, nawet tysiące lat i nadal zachowały swoją moc. Są to niesamowicie potężne i poruszające opowieści i daje mi dużą przyjemność wykorzystywanie ich mocy w moich opowieściach, że jest to dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. That's why I love that Zelazny novel I mentioned. I was in a different interview. Lord of Lies by Roger Zelazny is a novel that does that. It's set in the far future on an alien planet, but it's all about Hindu myth, about the gods of Hindu mythology. It's fantastic, fantastic book.